Jest zasadnicza różnica między wizerunkiem zwykłego sprzedawcy, zwykłego przedsiębiorcy. Kiedy idziesz do klienta z perspektywy sprzedawcy, jesteś traktowany jako osoba, która przyszła zgarnąć prowizję. Jako osoba, która przyszła tylko i wyłącznie opchnąć produkt, usługę, a później jak sprzedasz, to nara. Ale kiedy idziesz do klienta, a on myśli o tobie w perspektywie tego, że będzie rozmawiał z ekspertem, twoja pozycja negocjacyjna jest totalnie różna. Kiedy twój klient postrzega cię jako eksperta, jesteś w stanie rozmawiać o wyższych cenach, jesteś w stanie negocjować bardziej stanowczo. Przede wszystkim ten klient chce z tobą chętnie chce z tobą rozmawiać. To, co ja w sprzedaży najbardziej lubię, to to, żeby idąc z perspektywy eksperta, być jednocześnie partnerem dla klienta. Ja nigdy nie wychodzę z założenia, że przyszedłem komuś coś sprzedać. Ja wychodzę z założenia, że idę komuś pomóc. Jeżeli jest szansa, że moja wiedza, moje umiejętności, moje doświadczenia będą w stanie mu pomóc, no to bardzo chętnie to zrobię. Ale bardzo często spotykam się z klientami, do których biznesów jeszcze nie dorosłem, których biznesów nie rozumiem i potrafię im prosto w twarz powiedzieć, wiecie co, no na dzień dzisiejszy to ja nie wiem, jak to zrobić. Jeżeli chcecie mi zaufać, no to ja się mogę tego nauczyć. Ale jeżeli nie macie czasu poświęcić go na to, ani środków, żebym ja się tego uczył, to proponuję znaleźć kogoś innego. Ja mam dużo partnerów biznesowych i w takich sytuacjach mogę kogoś zawsze polecić. I zobaczcie, że kiedybym poszedł z perspektywy sprzedawcy, to bym za wszelką cenę próbował to opchnąć. Tylko że to byłaby transakcja jednorazowa. Wizerunek byłby spalony, no bo prawdopodobnie nic by z tego nie wyszło. Ale kiedy idziesz z perspektywy pewnego siebie eksperta, kiedy idziesz z perspektywy osoby, która wie, co wnosi do biznesu innych klientów i kiedy traktujesz tego klienta jako partnera, to co Marek Ska mówi, jak siejesz, to wraca. Tak? Więc jeżeli będziesz siać w ten sposób informacje o sobie, będziesz pokazywać, że nie bierzesz się za wszystko, tylko robisz tylko to, na czym się znasz, to będzie ci sprzedawać dużo łatwiej. Kiedy myślimy o strategii komunikacji na Facebooku, to sugeruję, jeżeli rozważacie publikowanie cytatów, usiąść któregoś wieczora i napisać mnóstwo swoich cytatów. Ja coś takiego zrobiłem. Na początku bardzo ciężko było jakąkolwiek myśl przelać na papier, bo oczywiście włączył mi się mój własny perfekcjonizm, który mega mnie zabijał. Nie polecam tego, więc w końcu myślę, kurczę, Janiszek, co ty robisz? Po co się sabotujesz? Weź po prostu zacznij pisać, a później wywalisz, co ci się nie podoba. No i zacząłem tak pisać. Powstało ze 150 cytatów. Później dałem je pracownikom, żeby zobaczyli. Stwierdzili, dobra, to się da czytać, tego się nie da, ale pojechałeś, nie no, odjechany jesteś, ale to jest na przykład fajne. No i tak oto zaczęły powstawać posty z moimi zdjęciami na tablicy naszej firmy, gdzie pojawiało się moje zdjęcie i mój cytat. Jak myślicie, jaka była reakcja publiczności na początku? Żadna. Totalnie żadna. Dlatego, że nikt mnie nie obserwował, nikt nie reagował. Natomiast z czasem zaczęło okazywać się, że kolejne posty, kolejne zdjęcia z cytatami zaczynają działać. Zaczynają mieć coraz więcej zaangażowania, coraz więcej reakcji pojawia się w postaci kciuków, serduszek, tak? I tych takich jeszcze... Nie? Masz telefon? O, tutaj kolega ma. Mogę? Patrzcie, wystarczyło, ile tu jestem? I już mi oddał telefon. Patrzcie. Większość ludzi korzysta z aplikacji facebookowej na telefonie. Telefon ma format pionowy, więc jeżeli chcecie publikować materiały wideo, to nie nagrywajcie ich w ten sposób. Znaczy ja za chwilę powiem, że tak też można, ale generalnie jak nagrywacie z telefonu, tak, robicie sobie selfie, to nie róbcie tego tak. Dlatego, że kiedy zrobicie to w ten sposób, to na tablicy, jak ktoś będzie przeglądał swojego walla, zobaczy bardzo wąski obrazek, przez co pojawią mu się dwa posty, a nie jeden. Ale jeżeli pojawią mu się dwa posty, to rozproszycie jego uwagę. A tutaj chodzi o to, dziękuję, żeby wasz widz skupił się tylko i wyłącznie na was. Ten format z linkiem pod spodem powoduje, i z dłuższym tekstem powoduje, że mamy cały ekran zajęty. Ten format, dorzucone jest jeszcze wyższe wideo, które, no faktem ono było nagrane tymi kamerami takimi dużymi, ale później na etapie postprodukcji zostało wykadrowane, żeby było pionowe. Zajmuje dużo więcej miejsca. Co do wideo na Facebooku, pokażę wam dwie szkoły. Szkoła pierwsza, jeżeli chcecie zaciekawić kogoś swoją osobą i chcecie, żeby ktoś po prostu was zaczął rozpoznawać, to nie bawcie się w produkcje mega długie. Dlatego, że te mega długie produkcje są zazwyczaj bardziej kosztowne, no bo wiadomo, że zmontowanie materiału wideo odbywa się w dłuższym okresie czasu. Nawet jeżeli nie mówimy tutaj o zleceniu tego profesjonaliście, tak, montażyście, agencji marketingowej, tylko chcielibyście sami to robić, to zawsze płacicie za to swoim czasem. Więc nagrywajcie materiały częściej, niech one sobie będą na początku, tak jak wam pokazywałem wcześniej, jakieś, ale ważne, żebyście byli. Na montaż profesjonalny na pewno przyjdzie czas w przyszłości, jak już będzie wam się to finansowo dobrze spinało. To, co fajne w materiałach wideo na Facebooku, to co powinno być, to napisy. 80%, jeśli nie więcej ludzi, przeglądając tablicę facebookową i wyświetlając wideo, nie włącza dźwięku. Więc jeżeli nagracie materiał wideo, będziecie siedzieć mega statycznie, bez żadnej ekspresji i będziecie tylko mówić, to wasz widz na smartfonie zobaczy coś takiego. Ale Facebook chyba blokuje, jak jest dużo treści, nie? Na przykład na reklamach. Jeżeli mówimy o grafikach reklamowych, tak, jest siatka Facebooka, która mówi, że może być maksymalnie 20% objętości grafiki tekstu, więc trzeba to umiejętnie obejść. Ale te grafiki, które tutaj widzicie, one zostały narzędziem sprawdzone i to ma mniej niż 25%. Więc jeżeli chcecie publikować cytaty, no to trzeba je umiejętnie później skalować, żeby w siatkę się zmieścić. Jak sobie wpiszecie w Google siatka Facebooka, takie proste hasło, to wam wyskoczy narzędzie do sprawdzania grafik, jest za darmo udostępniane przez Facebooka. Dobra, lećmy dalej. Więc jak nagrywacie te materiały wideo, to twórzcie podpisy. Wiadomo jednak, że jeżeli będziecie nagrywali materiały długie, na przykład godzinne, no to nikomu nie będzie się chciało siedzieć, żeby pisać teksty do godzinnego materiału, no bo to jest strata czasu. Więc wtedy w takich materiałach po prostu to odpuszczamy, ale materiały, które są krótkie, minuta, dwie, warto, żeby tekst się pojawił, no bo wtedy mamy szansę dłużej widza utrzymać przed naszym materiałem wideo. Statystyki pokazują, że jeżeli ktoś zobaczy materiał około minutowy do 2 minut, chętniej go ogląda. Jeżeli widzi materiał około 5, 10, 15 minut, to zazwyczaj po 3-5 sekundach odpada, tak? Natomiast jest jeszcze strategia na to, żeby nagrywać duże materiały, za chwilę do tego wrócę. Jeżeli mówimy o budowaniu wizerunku eksperckiego, warto zastanowić się nad długością postów i tego, co będziemy tam pisali. Jeżeli zamierzacie ciągle pytać ludzi, co o czymś sądzą, owszem, fajnie będzie to generowało więcej komentarzy i troszeczkę większe zasięgi wiralowe, no bo jednak jak jest więcej komentarzy, to tego wirala jest troszeczkę więcej, ale no, wielkiej ekspertyzy wam to nie zbuduje. Powinniście zacząć dzielić się treścią. Dzielić się kontentem, ale ważne, żeby to nie był kolejny fanpage w waszej branży, bo w każdej z naszych branż, w której siedzimy, jest już kilka tysięcy pewnie fanpage'y, gdzie ktoś dzieli się swoją wiedzą. Więc jeżeli chcecie dołączyć do tych, którzy robią to za przeproszeniem na odpierdol i napiszą 3-4 zdania postu, niby coś wiem, ale więcej mi się nie chciało pisać, no to większego zaangażowania ludzi nie wzbudzicie. Ja tworzę posty, które mają po 1000-1500 znaków, więc to są takie już mini artykuły. Ale z jednej strony są troszeczkę merytoryczne, z drugiej strony odnoszą się trochę do moich przemyśleń. I to powoduje, że, no jak widzicie, zresztą nawet tutaj po reakcjach trochę tych lajków gdzieś tam się pojawia. Natomiast tego typu posty, gdzie dzielicie się wiedzą dużą porcją eksperckości, one znowu nie generują komentarzy. Mało kto chce się włączyć do komentowania. Słucham? Tak, bo ludzie się boją, że będą głupsi w tej relacji, prawda? Więc to też jest z punktu widzenia też budowania relacji z klientem, no trzeba tutaj zastanowić się, jak te treści tworzyć i przede wszystkim testować. Bo często wydaje nam się, że w jakiś sposób napiszemy tekst i ludzie będą się angażowali w komunikację z nami. Później okazuje się, że myśleliśmy, że to zadziała, a nie działa, a to, co myśleliśmy, że nie zadziała, to nagle zaczyna działać, tak? Chwalcie się tym, co się u was dzieje. Ja się bardzo chętnie pochwaliłem tymi dwoma wystąpieniami. Gdzieś tam od razu jakieś zaangażowanie się pojawiło i nie trzeba było do tego reklamy płatnej, bo z drugiej strony przy tej ilości tekstu reklama płatna nie przechodziła, a mimo wszystko ludzie gdzieś się zaktywizowali. Powiedziałem wam o materiałach poziomych. Jak nagrywacie materiały do YouTube'a, to nie będziecie do YouTube'a nagrywać w pionie. Ale kiedy nagrywacie już, macie już zmontowany materiał, gotowy na YouTube'a, ponieśliście jakieś koszty z tym związane, no to przecież szkoda, żeby on na Facebooka nie poszedł, prawda? Może się ktoś trafi, kto będzie chciał go oglądać. Więc proponuję stosować narzędzie premiery, która, no tutaj akurat mamy screena po premierze, ale generalnie screen z zapowiedzią premiery wygląda dokładnie tak samo, tylko jest inny tekst. Tak samo wygląda zapowiedź transmisji na żywo. To co fajne w przypadku premier, one z punktu widzenia użytkownika wyglądają jak transmisja na żywo, bo nie da się tam nic przywijać z tekstem i można w czasie rzeczywistym pisać na czacie z widzami. No tyle, że no już jak masz nagrany materiał, jest to premiera, no to nie odpowiesz z wideo na żywo, tylko musisz komunikować się tekstami. Kolejna ważna rzecz to rozpocznij wspólne oglądanie. Jak opublikujecie nową premierę na swoim fanpage'u, to jest taki przycisk pod wideo, on się pojawia, nie zawsze się pojawia, nie mam pojęcia z czego to wynika, jeszcze tego nie zbadałem, pojawia się w miejscach, znaczy dobra, nieważne. Znaczy jak się pojawi, to kliknijcie rozpocznij wspólne oglądanie. Rozpocznij wspólne oglądanie zaprasza was do tego, żeby, zapraszacie swoich znajomych, żeby obejrzeli razem z wami ten materiał wideo i to działa także w grupach, więc jeżeli jesteście w grupach tematycznych, to możecie zaprosić członków jakichś grup i wtedy bardzo mocno zwiększają się zasięgi. Niezależnie od tego, jaką formę marketingu wybierzecie, jaką strategię, jakie narzędzia, po prostu zawsze bądźcie sobą. Nie udajcie nikogo. Autentyczny branding osobisty powoduje, że ludzie będą za wami podążali. Jeżeli będziecie kogoś udawali, to w gruncie rzeczy i tak za chwilę to wyjdzie, a nikt nie będzie chciał robić z wami żadnych interesów. Więc bądźcie sobą. Dziękuję bardzo.